kart nie będziesz wolny, ta dwójka będzie miała ciężko ci tu poradzić. Dobra, dam na jeden. Jak ma być problem? No i tu nie wiem, czy ta jest jednokierunkowa, bo nie ma w znaku. Ja też nie wiem. Ty zdajesz egzamin, ty oceniasz. Zakaz. A co to jest za znak? Zakaz wjazdu. No to czemu tam próbujesz wjeżdżać? I, no, sobie dziwne pytania zadajesz, czy ona jest jednokierunkowa, czy nie jednokierunkowa. No jak jest zakaz, no to wiadomo, że ona musi jest jednokierunkowa, albo nie wiem co, że tam nie każą ci wjeżdżać. Ale pan mi właśnie nie powiedział, gdzie mam jechać. Bo miałaś nakaz jazdy w prawo. Dlatego ci nie mówiłem. Cofnij, zobacz sobie znak, żeś później nie powiedziała, że ja sobie go wymyślam. Puść ten hamulec. Dobra. Gazu, ci zgaśnie. Do tyłu. Ale gdzie samochód? Dobrze, jeszcze jest kawałek, zobacz. Widzisz ten znak? Tam prawie. Nakaz jazdy w prawo. Dlatego ja ci nie mówię gdzie, bo to ci znaki nakazywałem. A on też mi nie powie? On ci też nie powie. Nikt ci nie powie, bo to ty musisz znaki obserwować. Potem my poznajemy, czy te znaki zauważysz. No bo tak to mi pan zawsze mówi, prawo, no, prosto. Właśnie, no właśnie. Przyjemnie, panie Jacku, nie? No, żeby popuścili. W lewo skręćmy. W lewo? Jestem środkiem jezdni, jadę, mam co do zera. Teraz tutaj muszę patrzeć, czy tu mi nie jedzie. Co, źle zrobiłam? A jaki tam znak stoi? Zakaz wjazdu. Dało się podpuścić. No bo pan mi kazał wjechać w lewo, a nie można niezgodnie z przepisami. No nie kazać można, kursantowi. Nie można kazać ci niezgodnie z przepisami, ale chciałem zobaczyć, czy ty patrzysz na znaki. Cholera, no patrz. Ale przecież nie, to jest niezgodne z prawem. No zgadza się. Jak pan mi każe na lewo, to ja panu ufam, że tam mogę jechać. Nie ufaj mi do końca. No dobra, to jeżeli tak, to ja pana może raz mi pan wyprowadził z tamtym.